Cześć! Tak jak Wam obiecałem, jest świąteczne wydanie Szkółko Wieści, a na początek zapytałem kilka osób, co dla nich najważniejsze jest w Boże Narodzenie. Święta Bożego Narodzenia kojarzą mi się z opłatkiem, dzieleniem się opłatkiem. Kojarzy mi się z kolędami i z pierniczkami i z wszystkim się dzieleniem. Wszyscy się biorą opłatka i pierniczka i zajadają. Boże Narodzenie najbardziej kojarzy mi się z rodziną, z którą można spędzić radośnie ten piękny i cudowny czas. Z czym Ci się kojarzą święta Bożego Narodzenia? Z Jezuskiem. Bobo kojarzy z Jezuskiem. A mnie się kojarzy z radością w sercu, z miłością, a poza tym jeszcze dodatkowo z jakimiś świątecznymi porządkami i zwyczajami, na przykład wspólnym pieczeniem pierników i ozdabianiem ich. Bobo, Ty już zdobiłeś pierniki? Tak. Zdobił pierniki, super. Albo na przykład lepieniem uszek, robieniem pierogów. Z czym jeszcze mogą się kojarzyć nam święta Bożego Narodzenia? Ze strojeniem choinki. O, tak? Będziemy stroić choinkę? Tak. Tak, będziemy stroić choinkę. Boże Narodzenie najbardziej kojarzy mi się ze śniegiem, z choinką, z prezentami. Kojarzy mi się też z kościołem, w którym spędzamy uroczyste nabożeństwo. Tematy dnia łączyły się z naszą korespondentką, która znajduje się teraz na granicy. Dzień dobry. Łączę się dzisiaj z Państwem z granicy, gdzie znajdują się obozy dla uchodźców. Przyjechałam tutaj, ponieważ chrześcijanie obchodzą właśnie święta Bożego Narodzenia. Postanowiłam tę wspaniałą nowinę o narodzinach naszego Zbawcy opowiedzieć również ludziom tutaj. Rozglądam się i widzę, że tam niedaleko mnie siedzi grupka osób przy ognisku i ogrzewa się. Być może pozwolą mi się dosiąść. Być może będziemy mieli okazję porozmawiać, a ja trochę się ogrzeję w ten zimowy dzień. Moja żona urodziła w zeszłym tygodniu synka. Gdy uciekaliśmy do tego obozu, moja żona musiała być bardzo dzielna i nasz maleńki synek też. Wytrzymał całą drogę i urodził się dopiero w obozie. Musieliśmy przedostać się przez góry, żeby się tu dostać. Na pewno nie było Wam łatwo i do tego jeszcze ten chłód i niewygody, których teraz doznajecie. Witajcie, usłyszałam Waszą rozmowę. Czy mogłabym się przyłączyć i ogrzać z Wami przy ognisku? Jestem Kasia. Oczywiście, zapraszamy. Ja jestem Basher, a to jest Aziz, Elia, Sara i Mira. Miło mi. Wiecie, chciałabym Wam opowiedzieć o takiej matce i żonie, która też musiała być bardzo dzielna. I o chłopczyku, który, gdy się urodził, nie miał nawet porządnego namiotu. A to nie był byle kto. Opowiadaj, chętnie posłuchamy. Działo się to w Izraelu. Wiele, wiele lat temu. Tak naprawdę to rządził tam cesarz Rzymu, a nie żaden król izraelski. Ludzie musieli słuchać tego cesarza. Wcale nie byli z tego powodu szczęśliwi. Pewnego razu ten władca zarządził, że chce wszystkich policzyć. I choć ludziom nie bardzo się to podobało, wszyscy musieli się wybrać do miejsca, z którego pochodzili, aby się spisać. Dziś w Polsce robimy to przez internet. Oni musieli wędrować nawet kilka dni, aby dotrzeć do miejsca urodzenia. Musiało też się wybrać pewne małżeństwo. Nazywali się Maria i Józef. Józef bardzo troszczył się o żonę i dziecko, które miało się urodzić. Zaczyna się trochę jak historia moja i mojej żony. Tyle, że my wyruszaliśmy nie do spisu, ale do spokojniejszego życia.
w naszym kraju nie mogliśmy spokojnie żyć i wyznawać swojej wiary. Musieliśmy uciekać. Tak, to smutne. Musieliśmy uciekać dokładnie z tego samego powodu i z powodu okropnej biedy. Ale nie przerywajmy. Co było dalej? Pewnie dalsza część tej historii jest zupełnie inna od naszej. Tak trochę, bo to była niezwykła kobieta, niezwykłe dziecko i niezwykły mąż. To wszystko było całkiem inaczej niż zwykle. Maria bardzo podobała się Panu Bogu i On właśnie ją wybrał na matkę dla swojego syna. Wysłał do niej anioła, który powiedział jej, że urodzi Zbawiciela świata. Maria się przestraszyła. To było niezwykłe, bo komu Pan Bóg mówi, że zostanie matką Bożego Syna? Tylko jej tak powiedział. Ona czekała na to, co powiedział anioł. To musiało być dla niej bardzo trudne. Tak jak pokonywanie góry, bo kto jej uwierzył? Józef. Ale też dopiero wtedy, gdy z nim porozmawiał Boży posłaniec, czyli anioł. Wyobrażam sobie, jak szli do Betlejem, Maria na osiołku, żeby było jej lżej. Po drodze weszli na niejedną górę. Józef był dla niej dobry, dbał o nią. Gdy przyszli na miejsce, nie było absolutnie żadnego miejsca, żeby w spokoju mogło się urodzić dziecko. Nie było miejsca dla ciebie w Betlejem, żadnej gospodzie, i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie. Nie było miejsca, choć szedłeś jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię. Ale dziecko się urodziło. Wstajęce dla zwierząt. To prawda, tak właśnie było. To nie wszystko. Ta historia nadal jest niezwykła. Na to narodzenie przybyli aniołowie. Posłańcy Pana Boga, oni powiedzieli pasterzom, że się urodził Syn Najwyższego. Aniołowie opowiedzieli wszystko pasterzom, a oni przyszli do tej pary z maleńkim dzieckiem i oddali pokłon narodzonemu Zbawicielowi świata. Teraz wierzyli jeszcze oni. Byli wyróżnieni. To im została opowiedziana ta wspaniała nowina. Nie bogatym ludziom, nie cesarzowi, z powodu którego musieli się tak tułać. Tak trochę jak my. W tej historii byli jeszcze mędrcy, których przyprowadziła gwiazda. Pan Bóg na tę okazję przygotował specjalną gwiazdę. Dzisiaj o niej mówimy, że to gwiazda betlejemska. Tak, oni przynieśli też prezenty. Potem za pieniądze z tych prezentów Józef i Maria uciekli z małym Panem Jezusem do Egiptu, gdy król Herod chciał się go pozbyć. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudźcie dzieciątko, co tak słodko śpi. Juda dziś to niebezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni. Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę cierży jego dłoń, i rzymski cesarz patrzy nań łaskawie, to w rączkach dziecka może kryć się broń. Uciekali, uciekali, uciekali,
zmęczony byt. Choć czasem patron mijał drzwi świątyni, zawsze się modlić mógł pobożny Żyd. Historia naszego Zbawiciela. On to zrobił dla nas, dla naszego zbawienia. Dlatego wielu z nas w tym obozie ma nadzieję w Panu Jezusie. Wielu z nas uciekło ze swojej ojczyzny właśnie dlatego, że byliśmy prześladowani za naszą wiarę w Chrystusa. Tak mi się właśnie wydawało, że doskonale znaliście tę historię. Podpowiadaliście i bardzo ją przeżywaliście. Czemu mi nie przerwaliście i nie powiedzieliście, że ją znacie? Bo to cudowna historia i każdemu w tym obozie jest ona potrzebna. Przepraszam, jestem Hasher, nie jestem chrześcijanką, ale razem z córką uważnie przysłuchiwałyśmy się Twojej historii. Jest naprawdę poruszająca. Tak, dotknęła i mojego serca. Mówisz, że Bóg posłał swojego Syna na tułaczy los, aby ocalić ludzi? Tak, dokładnie tak było. Czy my też mamy szansę na to zbawienie, skoro nie poznaliśmy go wcześniej? Oczywiście. Dlatego ta historia jest opowiadana na całym świecie każdego roku, aby każdy mógł ją usłyszeć i mieć nadzieję. Co roku obchodzimy Boże Narodzenie. Zresztą nie tylko my. Wielu jest takich, którzy tak samo pokładają nadzieję w Jezusie, Synu Boga. Co mamy zrobić, aby Dzieciątko Jezus stało się i naszym Zbawicielem? Nadziei blask, aż po nieba kres, Wigilii czas płonie światłem świec. Poprzez ciszę mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Modlitwy szept mknie ku gwiazdom wprost. O dobry sen, o
spokojny los. Teraz każda myśl jasna jest jak śnieg. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Nie pytaj mnie, jak wypada żyć. Niewiele wiem, błądzę tak jak ty. Wśród szaleństwa dni, jak wytchnienia cień. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Choć w sercu swym nosisz tylko ból, ten jeden raz uwierz w prawdy cud. Gdy podniesiesz wzrok, nagle pojmiesz, że dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Stające gdzie od pokoleń stół, dzieciątka sen, wkoło świat bez tchu. Przez otchłanie lat, aż po czasu kres, dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew. Dziś wszystkim z nas Bóg narodził się. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiona Ty i Twój dom. Zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą takie czekoladowe mikołaje? Wy to możecie sprawdzić dzięki niemieckiej telewizji Hallo Benjamin, a ja teraz go spróbuję i zobaczę, jak smakuje. Cześć, nazywam się Dawid i jestem dziecięcym reporterem w Hallo Benjamin. Dzisiaj jestem w fabryce czekolady. A teraz zaczynamy. Teraz mogę zobaczyć, jak powstają czekoladowe mikołaje. Ważne jest to, żeby w czekoladowej fabryce było czysto. Dlatego muszę przejść przez śluzę higieniczną. Tutaj w środku jest płynna czekolada. Ona składa się z masy kakaowej, masła kakaowego, cukru i mleka. Pan Teko Oklu pracuje w fabryce czekolady i wyjaśnia mi wszystko bardzo dokładnie. W tej maszynie czekolada otrzymuje swoją formę. Co dzieje się w tej maszynie? Formy są otwierane, a mikołaje są automatycznie odkładane na taśmę. Tutaj mikołaje są przenoszone na drugą stronę maszyny za pomocą takich ssących guzików. Co dzieje się z mikołajami? W zawijarce mikołaje są pakowane we folię. A potem mikołaje pakowane są do kartonu. Ile mikołajów produkujecie dziennie tutaj? Tych mikołajów, które dzisiaj oglądaliśmy, z nich produkujemy codziennie 160 tysięcy. To jest bardzo dużo. A przy pakowaniu czekoladowych mikołajów mogłem nawet pomóc.
Bardzo dziękuję za to wspaniałe popołudnie w fabryce czekolady. Z przyjemnością, dziękuję. Zastanawialiście się kiedyś, skąd biorą się choinki w waszych domach? Też się zastanawiałem, przecież wycinanie ich w lasach jest zabronione. Zobaczmy. Masz rację, Samuelu. Ścinanie choinek w lesie jest surowo zabronione. Jeżeli chcemy mieć piękne, żywe drzewko bożonarodzeniowe w swoim domu, musimy wybrać się na plantację. Ja właśnie na taką plantację się wybrałam. Mam nadzieję, że spotkam tutaj właściciela tej plantacji, który opowie nam coś o tym, jak wygląda zakładanie takiej plantacji i praca na niej. Chodźcie za mną. Jestem już na plantacji, udało mi się spotkać jej właściciela. Jest ze mną pan Joachim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Joachimie, zdążyłam już zrobić sobie spacerek po plantacji. Ma pan tutaj mnóstwo pięknych drzewek. Jedne są większe, jedne są mniejsze. Tak nam się wydaje, że choinki to nas interesują tylko przed Bożym Narodzeniem, ale pan na pewno musi się nimi interesować dużo, dużo wcześniej niż my, którzy myślimy tylko o tym, żeby powiesić na nich bombki. Czy to jest faktycznie taka praca, która zajmuje pana przez cały rok? Tak, powiem tak szczerze, że praca przy choinkach to wymaga dużo wyrzeczeń, no dużo trzeba pracować. Już pierwsza sprawa, jak w tej chwili choineczki wytniemy, to zaraz na początku roku musimy wykopać korzenie, które nam będą przeszkadzać przy posadzeniu nowych sadzonek. Na wiosnę, czyli w kwietniu, no zaraz musimy posadzić te małe choineczki, żeby nam nowo odrosły, żeby nam rosły miejsce tych wyciętych. Musimy te choineczki pielęgnować, musimy po prostu kosić, musimy robić opryski, musimy nawozy sypać tym choineczkom, żeby po prostu rosły. Musimy wyplewić przy choineczkach, żeby po prostu trawa czy jakieś tam chwasty nie zadusiły tą choineczkę. Także tu praktycznie jest praca no, przez cały rok. Koszenie mamy, musimy przynajmniej w roku 5-6 razy wykaszać, żeby po prostu tutaj ta plantacja była w miarę utrzymana. Musimy te choineczki przecinać, żeby po prostu też jakiś kształt miały, żeby klient się cieszył, że po prostu że choineczka jest ładna. Także naprawdę tutaj jest no masa pracy. Czyli na brak pracy pan nie narzeka. I tutaj możemy odpowiedzieć na pytanie Samuela, które postawił zapowiadając moją wizytę w plantacji. Dlaczego nie możemy wyciąć sobie choinki w lesie i zabrać jej do domu? Dlatego, że choinka ścina się bardzo szybko, ale ona potem bardzo, bardzo długo rośnie i wymaga bardzo dużo pracy, żeby mogła urosnąć do takiego wzrostu, kiedy będziemy mogli ją zabrać do domu. No właśnie, panie Achimie, jak długo rosną takie choinki? No w tej chwili ta plantacja, którą tu widzimy, gdzie mamy te choineczki, to rośnie 10 lat. Także tutaj te choinki w 14 roku były posadzone, już mają 10 lat i tak długo tutaj rosną. I po 10 latach widzimy, że świerki rosną troszeczkę szybciej, ale szlachetne choinki, które najbardziej lubimy w swoich domach, rosną dłużej. Zgadza się? Tak, tak. Po prostu jodła kaukaska no, potrzebuje więcej czasu, żeby wyrosła na taką dużą jak świerk srebrny czy świerk zwykły. Widzicie? Dużo pracy, dużo zaangażowania, żebyśmy my potem mogli mieć dużo radości. Kiedy w przyszłym roku będziecie szukać choinek do swoich domów, pamiętajcie, żeby znaleźć w pobliżu waszego domu plantację i wybrać się tam, żeby wybrać wspaniałe bożonarodzeniowe drzewko. Panie Joachimie, dziękuję bardzo za rozmowę i życzę dużo powodzenia w prowadzeniu tej plantacji. Dziękuję, do widzenia. Jeśli już wiemy, skąd się biorą nasze bożonarodzeniowe drzewka, to posłuchajmy jakiejś historii o choince. Wiecie już, skąd biorą się choinki na bożonarodzeniowych jarmarkach, na targach i w sklepach. A czy wiecie, skąd wziął się zwyczaj zdobienia choinek na Boże Narodzenie? Choinki w obecnej formie pojawiły się najpierw w Niemczech, a potem zwyczaj ten przywędrował do pozostałych krajów Europy. Kto wpadł na to, by zielone drzewko stało się symbolem świąt Bożego Narodzenia, tego do końca nie wiadomo. Jest na ten temat wiele legend, które być może mają coś wspólnego z prawdą, a może były po prostu wymyślane, żeby opowiadać je w zimowe wieczory. Tego nie wiem, ale warto ich posłuchać, może odkryjecie w nich jakieś ziarenko prawdy. Bonifacy był mnichem.
nawracał niemieckich pogan na wiarę w Jezusa. Pewnego dnia ściął ogromny i twardy dąb, który dla tamtejszych ludzi był drzewem o cudownych właściwościach. Gdy dąb spadł na ziemię, zniszczył wszystkie drzewa i rośliny dookoła. Została tylko mała, niepozorna choinetka. Bonifacy zauważył, że ten niewielki iglaczek jest silniejszy od dębu, a poza tym jest wiecznie zielony. To tak, jak wieczny jest Bóg, który ofiaruje każdemu człowiekowi życie wieczne. Na pamiątkę tamtych wydarzeń co roku w większości naszych domów pojawia się choinka. Według innej legendy to niedźwiedź odkrył choinkę. Gdy wszystkie zwierzęta wyruszyły do żłóbka, aby przywitać nowonarodzonego Jezusa i jego rodzinę, każde z nich przygotowało jakiś prezent dla Chrystusa. Tylko niedźwiedź nie miał nic. Było mu bardzo wstyd. To dlatego po drodze do stajenki wyrwał choinkę. W czasie wędrówki choinka zmokła, zrobiły się na niej sople, które pięknie mieniły się w słońcu i w księżycu. Marii i Józefowi tak podobało się to drzewko, że stało się symbolem świąt. Usłyszałam jeszcze jedną mniej znaną legendę o choince i drwalu. Pewien drwal co roku przed świętami przynosił z lasu do domu różne drzewka. Co roku wybierał różne gatunki, ale nigdy jego wybór nie padł na choinkę. Ona przez cały czas stała smutna i samotna w lesie. To dlatego, gdy drwal się zorientował, zaprosił choinkę do domu i ją pięknie przystroił, ale już, aby już nigdy nie było jej przykro. Okazało się, że wygląda tak pięknie, że rodzina okrzyknęła ją najpiękniejszym drzewkiem, jakie dotychczas mieli w domu. Od tamtej pory większość z nas co roku zaprasza choinkę do domu i pięknie ją ubiera. Czy któraś z tych historii jest prawdziwa? Mało prawdopodobne, ale sami przyznajecie, że dosyć intrygujące i ciekawe. Najważniejsze jednak, żeby pamiętać, co może symbolizować drzewko, które tak pięknie ubieramy co roku. Wiecznie zielone gałązki są symbolem życia wiecznego, które możemy mieć dzięki narodzonemu w Betlejem Zbawicielowi. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie spoglądać na wasze choinki. Dzisiejszy odcinek, jak zawsze, kończymy kącikiem kreatywnym. Generalna wizytator religii, pani diakon Ewa Below, wraz z wydawnictwem Augustana zainicjowała taką akcję Anioły dla Seniorów. Centrum Misji Ewangelizacji oczywiście dołącza do tej akcji i ja proponuję wam dzisiaj zrobienie takich bardzo prostych aniołów z masek. Maseczki są teraz różnokolorowe, piękne, mają wzory, więc wasze anioły będą naprawdę wspaniałe i na pewno ucieszą seniorów. O co chodzi w akcji? W akcji należy zrobić własnoręcznie anioła. Anioł musi mieć między 10 a 20 cm. Nasz mieści się w tym przedziale. I gotowe anioły możecie zostawić w swoich parafiach, na szkółkach niedzielnych, na lekcjach religii albo wysłać bezpośrednio do któregoś z naszych ewangelickich domów opieki. I gwarantuję wam, że seniorzy na pewno bardzo się ucieszą z takiego anioła, którego będą mogli powiesić na choince, albo gdzieś w oknie, albo przy swoim łóżku w domu opieki, w którym się znajdują. Jak zrobić takiego anioła? Potrzebujemy do tego dwie maseczki. Ja wybrałam takie kolorowe i mój anioł będzie miał kolorowe skrzydła, a z drugiej strony moja kolorowa maska jest biała, więc z białą będzie miał sukienkę. W jednej masce obcinamy z jednej strony tą perforację, czyli to zgrzanie takie, żeby sukienka naszego anioła pięknie się rozchodziła. Natomiast górę sukienki zginamy, bo z tego powstanie korpus naszej głowy. Dajemy do tyłu sznureczek. Następnie bierzemy drugą maskę. Ją z kolei zginamy w środku tak, żeby kolorowa strona była wyeksponowana. I nasze maski z jednej strony mają drucik. Wasze maski na pewno też taki drucik mają, bo jest to zazwyczaj takie mocowanie na nos. I właśnie ten drucik utworzy nam głowę. Zginamy maskę na środku.
I z tyłu mamy sznureczek od tej maski, która była sukienką. I ten sznureczek ukształtuje nam główkę. Po prostu owijamy dookoła tym sznureczkiem tak długo, aż się skończy. O, mamy już głowę, mamy sukienkę i mamy skrzydła, które właśnie musimy tutaj uformować. Teraz obrywamy z tych bocznych sznureczków doły. Tu zostaje nam umocowane tylko na górze skrzydełka i z drugiej strony tak samo. Te sznureczki związujemy na górze na supełek. O! I takim sposobem mamy anioła w białej sukience z kolorowymi skrzydłami albo w kolorowej sukience z białymi skrzydłami. Zróbcie takich aniołów więcej, żeby ucieszyć jak najwięcej seniorów. A ja Wam życzę zdrowych, radosnych, rodzinnych świąt. Zanim się z Wami pożegnam, chciałbym Wam złożyć serdeczne życzenia w moim imieniu i w imieniu całej ekipy CME. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt, zdrówka, szczęścia i pomyślności. A, byłbym zapomniał. Dla wszystkich dzieci w Polsce życzenia wysłał ksiądz Jerzy Samieć, biskup kościoła. Dlaczego święto Bożego Narodzenia kojarzą Wam się ze świecami, światłem? Bo czytamy, że prawdziwa światłość przyszła na świat, aby oświetlić życie człowieka. Pan Jezus narodził się jako małe dziecko, po to, by później nauczać, by uzdrawiać, po to, by umierać na krzyżu Golgoty, ale wreszcie zmartwychwstać, by stać się Zbawicielem każdego z nas. Jeżeli Jemu ufamy, Jemu wierzymy, On staje się właśnie takim światłem w nas i my mamy stać się właśnie światłem dla świata, taką małą, zapaloną świecą. I tego Wam wszystkim życzę, byście byli świecą dla tych, którzy Was otaczają. No i to już chyba koniec dzisiejszych szkółkowieści. Do zobaczenia w następną niedzielę i cześć! Thank you.